Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Dzisiaj zobaczymy, jak Austriacy grają przeciwko biało-czerwonym. Przed nami mecz dwóch reprezentacji narodowych. Sądzę, że czeka nas ciekawe widowisko. Mam taką nadzieję. Zawodnicy natchnieni możliwością zagrania w kadrze narodowej powinni dać z siebie wszystko i zapewnić nam niezapomniane emocje. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Jak widzimy, wyjdą dziś na boisko ustawieni dość tradycyjnie, z czwórką w obronie i pomocy oraz dwójką napastników. A ten system pozwala na zabezpieczenie tyłów z jednoczesnym zachowaniem możliwości ofensywnych. Ważna jest tu rola bocznych pomocników, którzy rozciągają defensywę rywali, podłączając się do akcji na skrzydłach. Mówi się często, że piłka to piękna gra. Zwłaszcza Anglicy lubują się w używaniu tego określenia. Szczególnie dziś nie ma im się co dziwić, bo przecież w Anglii gra się wyjątkowo efektowny futbol. Ale piłkarskie piękno ma różne oblicza. Od voleya Zidana w finale Ligi Mistrzów, po jego starcie z Materazzi. No i spójrzmy na skład Polaków. Zagrają dziś w klasycznym ustawieniu 4-4-2. Podstawowa wersja takiego ustawienia z dwoma napastnikami, którzy będą obsługiwani podaniami przez uczestniczących w ataku pomocników. Możemy się też spodziewać niejednej akcji skrzydłem. Gwizdek sędziego i rozpoczynamy. Arnautowicz. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Bereszyński. Kamiński. Glik. Peter Culin. Arnautowicz. Ilzanker. No, może być groźnie. Czy będą prowadzili? O wiele za wysoko, bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność driblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. No, był tam spalony. Bereszyński. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Jakub Błaszczykowski. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Będzie rzut rożny dla biało-czerwonych. Szansa na dośrodkowanie. Jest okazja. Świetnie interweniuje. Dośrodkowanie. Z tej pozycji może uderzyć. I broni tę główkę, ale sytuacja. Blisko już do bramki. Robert Lewandowski. Wspaniale przechwycił. Rozpoczynają kontratak. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul.
Nie udało się skierować piłki do siatki. Mógł precyzyjniej uderzyć. Bartosz Bereszyński. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Czy będzie prowadzenie? No wsparli teraz bramkarza. Ilzanker. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. No, czas na dośrodkowanie. Piłka przechodzi nad wszystkimi. Nikt do niej nie doskoczył. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Próbują ataku bokiem boiska. I będziemy mieli wrzut z autu. Zabicer. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Kamiński wybija tę piłkę. Za linię obrony bardzo sprytnie. Dobra okazja do oddania strzału. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Arnautowicz. Wspaniałe podanie, ależ strzela. Ach, nie ma gola. Piłka poza boiskiem. Bramkarza pokonał, ale piłki w bramce już nie zmieścił. Powinien to lepiej wykorzystać. Marcin Kamiński. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. No tak. Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Kamiński. Bartosz Bereszyński. Jakub Błaszczykowski. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Szansa polskiej drużyny, rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Pressing ze strony rywali. Sędzia pokazuje aut dla Polski. Jakub Błaszczykowski. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ilzanker. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. No, udało się przejąć. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Atak Polski. Ależ uderzenie! Ilzanker. Peter Culi. Dobrze zagrał. Ma wsparcie. Jak to rozegra? Czy będą prowadzili?
Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. W takich sytuacjach, z takiej odległości nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Wina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki. Ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. Wznowienie od środka. Polacy prowadzą. Ilzanker, Arnautowicz. Ależ petarda! No i kolejne jego dobre podanie. No przejął, ale nie opanował piłki. Krzysztof Piątek. Zabicer. Ilzanker. Arnautowicz. Arnautowicz! I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Ale wspaniale teraz! Znowu celne podanie tego zawodnika. Mamy przerwę w tym sparingu. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Klich, Jakub Błaszczykowski. Jest okazja! Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. Prodl, Peter Culin. Dobre podanie. Gra będzie wznowiona od bramki po tym dośrodkowaniu. Kędziora. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Wychodzą do kontrataku. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Peter Culin. Dobrze przeczytał. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Lewandowski przed szansą. Wybronił, ale piłka dalej w grze. Polacy będą wykonywać rzut rożny. Piłka dośrodkowana. Glik! Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. To jest Jacek, cały on, świetny gol strzelony głową. To nigdy nie stanowiło dla niego problemu. No, 2-0. Ofensywna gra popłaca. Prodl.
Sabitzer. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Dobrze, do przodu. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Andreas Ulmer. Sabitzer. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Andreas Ulmer. Florian Grillitsch. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Florian Grillitsch. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Będzie sam na sam z bramkarzem. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Niedokładne zagranie, żaden kłopot dla bramkarza. Ależ pechowe podanie i strata. Blisko pole karne. Guido Burgstaller. Jakub Błaszczykowski. Ilzanker. Florian Grillitsch. Arnautowicz. Świetny przegląd pola. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Ach, ładnie przejął tutaj na skrzydle. Martin Hinteregger. Andreas Ulmer. Arnautowicz. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Ma do kogo podać. Precyzyjnie podał w tempo. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół. Krzysztof Piątek. Bardzo niecelny strzał. Jeśli chcą podwyższyć prowadzenie, muszą lepiej nastawić swoje celowniki. Prodl. Sabitzer. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Bez konsekwencji. Świetne piąstkowanie. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Podanie na dojście do Lewandowskiego, będzie miał miejsce. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Wrzutka, Marcin Kamiński. Tak, mamy bramkę, proszę państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Świetnie wykorzystali ten rzut rożny. Przy dośrodkowaniach z narożnika obrońcy muszą się zawsze pilnować. Iście aptekarskie dogranie przy tym rzucie rożnym. Widać, że długo to ćwiczyli na treningach. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Krzysztof Piątek. Ależ się przedarno. Zdecydował się na strzał.
Robert Lewandowski strzela! Mamy bramkę! Ależ ładnie uderzył teraz tę piłkę. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Zabicer, Arnautowicz, kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Gospodarze chyba już kompletnie się poddali, nawet kibiców już właściwie nie słychać. Bo tego wyniku nie można zmienić. Florian Grillitsch. Robi się niebezpiecznie. Nieporozumienie i strata piłki. Zabicer, Andreas Ulmer, Ilzanker. Jest okazja! Rzut wolny, jak go wykorzystają? Równoczesna zmiana w obu drużynach. Czy będziemy mieli uderzenie bezpośrednio na bramkę? O wiele za wysoko, bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Dobra interwencja, udane piąstkowanie. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Florian Grillitsch. Spójrzmy na to podanie. I teraz świetna interwencja bramkarza. Spotkanie od początku było jednostronne, no i nie ma wątpliwości, kto wygra w tym meczu. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Ilzanker. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Dobre wybicie Kamila Glika. Zabicer. Alessandro Szepf przejął piłkę we własnym polu karnym. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Florian Grillitsch. Alessandro Szepf. Arnautowicz! No tak strzelając, kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Zabicer. Strzela! Był gdzie być powinien. To się nazywa zwycięstwo. Czasami mecze towarzyskie bywają, jakby to powiedzieć, nudnawe, ale nie ten. Zgadza się. Zwycięzcy w pełni zasłużyli na wygraną. Dosłownie zmiażdżyli rywali.